Jezioro, plaża, słońce, zieleń. Czego chcieć więcej? Jesteśmy w okolicach Konina we wschodniej Wielkopolsce. Witajcie nad Jeziorem Ślesińskim. Zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu Wielkopolska Trawę. Wyprawę nad Jezioro Ślesińskie zaczynamy od odwiedzenia lokalnej mariny. Malowniczo położone Jezioro Ślesińskie to doskonały akwen do uprawiania turystyki wodnej, organizowania imprez żeglarskich i motorowodnych. Jego walory przyciągają w okresie letnim turystów i żeglarzy z różnych części Polski. Nowoczesna marina w Ślesinie przystosowana jest do wodowania i obsługi zarówno dużych, jak i małych łodzi motorowych oraz jachtów. Wraz z bulwarem i parkiem połączona jest ścieżką rowerową. Możemy tu popływać kajakiem, rowerem wodnym czy uprawiać sporty wodne. Możemy także wyruszyć w rejs. I my w taką podróż wybierzemy się Pawełkiem. Pawełek to jest najsłynniejszy statek w Ślesinie? Jest to atrakcja od wielu lat dla turystów i dla mieszkańców Ślesina. Rok budowy, z tego co wiem, 1942. Dokładnego pochodzenia, co ten statek robił, to jak, co mnie dochodziły wiadomości, to okręt pilotowy, niektórzy mówią, że jak straży przybrzeżnej, coś w tym rodzaju. Te wody są częścią Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Jak w ogóle duży jest to szlak? Około 700 kilometrów. Gdyby ktoś chciał przepłynąć całą Wielką Pętlę Wielkopolski, ile by mu czasu to zajęło? Jeżeli by pan chciał przepłynąć Pętlę Wielkopolską turystycznie, około 2 tygodni. Jeżeli błyskawicznie, czyli od świtu do zmierzchu, to by około 8 dni. Wszystko ma swój urok. Ciekawostką jest fakt, że Jezioro Ślesińskie stanowi jedno z jezior obiegu chłodzącego elektrownię Konin i elektrownię Pątnów. Skutkiem tego jest wzrost temperatury wody w jeziorze, co zdecydowanie podnosi komfort kąpieli czy uprawiania sportów wodnych. I cóż, czas pozostawić wodne atrakcje i wyruszyć w dalszą podróż po wielkopolskich szlakach turystycznych. Miejsce, do którego właśnie dotarliśmy, chyba nie muszę Wam przedstawiać. Zapewne rozpoznajecie je po świątyni znajdującej się za moimi plecami. Licheń Stary, wieś słynąca przede wszystkim ze znajdującego się na jej terenie ważnego katolickiego ośrodka religijnego, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Kościół zbudowano na pamiątkę objawień, do jakich doszło w 1813 roku pod Lipskiem, a w 1850 w Lesie Grąblińskim niedaleko Lichenia. Sanktuarium Maryjne było częściowo wzorowane na gmachu Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Obecnie Licheń jest jednym z popularniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce i na świecie. Bazylika jest monumentalna, ma 5 naw i olbrzymią kopułę. Krzyż na wieży sięga 141 metrów. W dzwonnicy przylegającej do bazyliki wisi dzwon Maryja Bogurodzica, jeden z największych dzwonów w Europie, ważący 19 ton. Świątynia obfituje w symbole. Prowadzą do niej 33 schody, liczba lat życia Chrystusa na ziemi. Ma 365 okien, tyle ile dni w roku, 52 pary drzwi, liczba tygodni w roku i 12 kolumn nawiązujących do liczby apostołów. To, co robi największe wrażenie w bazylice, to przestrzeń i monumentalność. Spójrzcie tylko na kopułę nade mną. W Bazylice Licheńskiej znajduje się największy w Polsce i 4. w Europie zespół organów. Można śmiało powiedzieć, że wszystko jest w tej świątyni majestatyczne i monumentalne. W trakcie wizyty w Bazylice warto także wjechać windą lub wspiąć się po niemal 800 stopniach na taras widokowy, znajdujący się ponad 115 metrów nad ziemią. Przy pięknej słonecznej pogodzie, akurat taką mamy dzisiaj, z tarasu rozciąga się widok na odległość blisko 30 km. Opuszczamy Bazylikę w Lichenie i ruszamy do kolejnego punktu naszej dzisiejszej wycieczki.
Konin położony jest zaledwie 15 km od Lichenia Starego. W granicach miasta znajduje się interesująca nas dzielnica, dawna wieś Gosławice. Znajduje się tutaj gotycki zamek rycerski, wzniesiony w latach 1418-1426 przez biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza, ówczesnego właściciela wsi. Jak widzicie, zamku nie zbudowano na wzniesieniu. Nie posiada on także wieży. Jaki zatem był plan obrony tego miejsca przed potencjalnymi nieproszonymi gośćmi? Otóż, jak się okazuje, jezioro, bagna, fosa i solidny mur w zupełności wystarczały. Zamek niestety nie miał szczęścia do właścicieli. W latach 30. XIX wieku został przebudowany na magazyn rezerw zbożowych oraz dom dla urzędników. Odbudowano go na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Następnie w odrestaurowanych komnatach otwarto Muzeum Okręgowe w Koninie. Znajdziecie tutaj eksponaty poświęcone historii regionu, sztuce oraz rozwojowi rzemiosła artystycznego w regionie konińskim. W piwnicy muzeum znajduje się z kolei wystawa Pradzieje Ziemi Konińskiej, gdzie można podziwiać eksponaty sprzed niemal 10 tysięcy lat. Wystawa Pradziejów Ziemi Konińskiej w skondensowany sposób obrazuje najważniejsze etapy pradziejów regionu. Wszystkie eksponaty pochodzą z badań własnych muzeum. Na uwagę zasługuje łódź wykonana z jednego pnia drzewa. Ta tak zwana dłubanka została wykonana w 1571 roku. Tak dokładny rok ustalono dzięki badaniom dendrologicznym. Znaleziono ją przez przypadek w trakcie nurkowania w jeziorze Powickim. W muzeum na co dzień można zwiedzać dwie wystawy stałe. Konin przez wieki, ilustrującą dzieje miasta oraz ekspozycję Judaika. Na pierwszej wystawie znajduje się m.in. makieta przedstawiająca Konin z połowy XVII wieku. Druga natomiast prezentuje życie społeczności żydowskiej Konina z XIX i XX wieku. Wokół zamku znajduje się kilka miejsc wartych zobaczenia. To m.in. ten skansen etnograficzny, dworek, czy znajdująca się w odnowionym spichlerzu wystawa znalezisk z okolicznych kopalni odkrywkowych. Jak widzicie, Wielkopolska ma naprawdę wiele różnorodnych atrakcji do zaoferowania. Przed nami najważniejszy punkt dzisiejszej podróży, czyli Konin. Na koniec dotarliśmy do Konina. To wyjątkowe miasto z bogatą tradycją, leżące na historycznym bursztynowym szlaku oraz na już dobrze znanym nam szlaku piastowskim. W okresie rzymskim przez Konin przemieszczały się karawany kupieckie rządne cennego na owe czasy kruszcu, jakim był bursztyn. Dlatego niezaprzeczalnym śladem po szlakach prowadzących z północy na południe państwa polskiego jest najcenniejszy i zarazem najstarszy zabytek miasta – kamienny słup romański ustawiony nieopodal kościoła świętego Bartłomieja. Słup wykonany jest z piaskowca i widnieje na nim rok 1151. Ma kształt kręgla i mierzy 252 cm. Tyle z liczb, ale to co najważniejsze, to to, że uznawany jest za najstarszy w Polsce znak drogowy. On wyznaczał kiedyś połowę drogi pomiędzy Kaliszem a Kruszwicą. Za nim znajduje się z kolei jeden z najstarszych zabytków w mieście, czyli kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Gwarantuję Wam, że będziecie w szoku, jak ta niepozorna świątynia wygląda w środku. Kościół został wzniesiony najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV wieku. Ołtarz główny jest w stylu neogotyckim, zaś dwa ołtarze boczne w stylu barokowym. W prezbiterium znajduje się wczesnobarokowy nagrobek marszałka koronnego starosty konińskiego, Stanisława Przyjemskiego. To, co robi chyba największe wrażenie od wejścia, to polichromie. Kto jest ich autorem? Autorstwo to jest Eligiusz Niewiadomski, to jest 1910 rok, ona potem wiadomo w okresie wojny została znacznie zniszczona, ale w latach 80. następnie po 2000 roku była konserwacja tej polichromii, no taka młodopolska polichromia, dużo takich elementów narodowych w niej można zauważyć, związanych właśnie ze Słowianami, z historią Polski, z orłami, jednocześnie też i sporo aniołów, które no, są też typowe dla każdej świątyni katolickiej.
A na co jeszcze warto zwrócić uwagę, będąc w tej świątyni? Będąc w tej świątyni, jeżeli chodzi o takiej strony architektoniczno, powiedzmy historycznej, to na pewno warto zwrócić uwagę na epitafia. Są przepiękne epitafia w prezbiterium Przyjemskiego, jednego właśnie z rodu Przyjemskich. W kaplicy Przemienienia Pańskiego też z rodziny Przyjemskich epitafium. Pod chórem piękne, renesansowe księdza Górowskiego, jak również w kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny epitafium Zemełki, fundatora właśnie tejże kaplicy. Mamy obraz Cyryla i Metodego. To rzadkość w Kościele katolickim. Na pewno rzadkość na tych terenach, bo to owszem apostołowie Słowian, którzy w IX wieku apostołowali Morawy, tereny Czech obecne. I to jest też ciekawe, że właśnie przy wejściu na Ambonę, która jest z XIX wieku, tutaj właśnie w Koninie artysta umieścił wizerunki Cyryla i Metodego. Mnie to jakoś tak zachwyca, muszę powiedzieć. Zachwyca też ołtarz, który teraz widzimy. On nie jest oryginalny w tym sensie, że wcześniej był tu inny ołtarz, prawda? Tak, dokładnie. To jest ołtarz neogotycki, początek XX wieku, z okresu, gdy właśnie robiona była polichromia, gdy były robione witraże. Również zdecydowano, że dobrze by było, gdyby neogotycki ołtarz znalazł się w prezbiterium. Zresztą bardzo, można powiedzieć, taki bogaty, dużo złota, dużo obrazów, dużo postaci. Pierwotny z kolei był tutaj ołtarz barokowy, który został w tym okresie przekazany do katedry kaliskiej, która wówczas stanowiła naszą jedną diecezję. Po dzień dzisiejszy ten ołtarz barokowy jest tam w Kaliszu, a tu jest rzeczywiście neogotyk. Piękne są także same witraże, niemal stuletnie czy ponad? Ponad stuletnie, bo to jest 1910 rok, czyli ponad 100 lat. To też nie jest takie aż częste, przynajmniej w terenie, no w katedrze naszej wrocławskiej są oczywiście starsze, ale aż tak często no, okien, żeby przetrwały ponad 100 lat w kościołach, biorąc pod uwagę, że była pierwsza wojna, druga wojna światowa, one się ostały, są też autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego. Będąc w centrum Konina nie możemy pominąć jeszcze jednego miejsca, oczywiście serca miasta, czyli ratusza. Pomimo, że jest niewielkich jak na ratusz rozmiarów, prezentuje się bardzo elegancko. To budowla w stylu klasycystycznym z charakterystycznymi kolumnami. Budynek wytyczono na planie trapezu, co trudno dostrzec na pierwszy rzut oka. Ratusz wieńczy wieża zegarowa dobudowana w 1829 roku, a zainstalowany na niej zegar został tu przeniesiony z klasztoru w Lądzie, który zresztą zwiedziliśmy w poprzednim sezonie. Konin ma jeszcze jedną wizytówkę. To wspaniały bulwar nadwarciański. Dzięki promenadzie i tarasom widokowym można z niego podziwiać przepiękny krajobraz. To także świetne miejsce na spędzanie czasu wolnego. Zdecydowanie polecam miejsca, które dzisiaj odwiedziliśmy. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Pamiętajcie też, że więcej podróżniczych inspiracji znajdziecie na stronie wielkopolska.travel, bo Wielkopolska to wielka historia i wielka przygoda. Do zobaczenia w następnym odcinku. Program powstał we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.